Czego zaczynamy? Przede wszystkim kostki, Wojtku, musimy namoczyć. Śmiało możesz zalać całe kostki. Następnie pojedynczo każde nasiono wkładamy do dziurki. Delikatnie popchnąć w głąb tak, kostki. Więcej, dokładnie coś takiego. Tak. Całość przykrywamy w tym celu, żebyśmy w środku uzyskali jak najwyższy poziom wilgotności. Jak przez okres około 10 dni rośliny sobie kiełkują. To już jest pomieszczenie stricte produkcyjne. Tutaj rośliny nam zakwitają, tutaj je pielęgnujemy. Pielęgnacja jest to m.in. usuwanie tych liści, które są nam nieprzydatne. Usuwanie tych łodyg, które nie potrzebujemy. Końcowy etap, harvest, czyli ścinka. Teraz trzeba odpowiednio obciąć, otrymować. I następnie ten materiał ląduje na półkach suszarniczy, właśnie z suszarni, w której się znajdujemy. To się liczy za gram takiego suszu? Za gram suszu płaci się od 15 do 20 zł. Czyli 20 zł za gram przy około 350-400 gram z metra kwadratowego. Tak jest. Z ciekawości, uprawa taka polowa nie przekracza ceny 100 zł za kilo.